Jadwi. Dlaczego mam takie brudne ręce? Bo maluję obraz. Maluję obraz, teraz schnie i potem dodam to już takie, co ma być naprawdę efektem tego obrazu, ale na razie on musi wyschnąć. Słuchajcie, nie będę tego, niektórzy żelazkiem suszą. Suszarką suszą. Niektórzy suszą suszarką. Ale ja tego robić nie będę suszarką, bo to trochę czasu by zajęło, bo obraz płótno ma 80 na 60. Jest to duże, to nie jest malutkie. I naprawdę długo by to zajęło, żeby to wysuszyć. Trzeba oszczędzać prąd. Na prądzie trzeba oszczędzać i dlatego nie będę tego robił. Słuchajcie, o czym ja chciałem... Jaki temat właśnie na ten filmik dzisiejszy? Temat na ten dzisiejszy filmik to jest taki... bo to o sobie będzie mówione. Mexicano TV. Świat Mexicano TV. Słuchajcie, można powiedzieć tak, początek maja, czy jakoś tak, nagrał filmik Mexicano, że już ma tego dość, że na jego matkę najeżdżają, że najeżdżają na niego, że matkę bił i coś tam, takie rzeczy, tak? I na jakiś czas, na czas nieokreślony odchodzi i na razie nie będzie nagrywał, dopóki coś tam nie znajdzie, żeby udowodnić te rzeczy. Słuchajcie, to był film, z tego co teraz widzę, jak on nagrywa i wrócił z powrotem, to powiem wam szczerze, że jak on to nagrał wtedy, w tym, bo to było w maju, gdzieś, nie wiem, czy chyba z początku maja, czy jakoś to tak było. I słuchajcie, jak to wysłuchałem, okej, ja się już później nie dzieliłem z wami tym, co myślę na ten temat. Znaczy, na temat tak naprawdę, co myślę, ale powiem wam szczerze, nie wiem, czy coś tam w nagraniach było, że mówiłem, że... Znaczy, teraz wam powiem, po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem, że to nie jest powód tego, bo zawsze mówił, że nigdy nic go nie zatrzyma i będzie dalej nagrywał, będzie, no że jest twardy, że jest ten, tak? No jest, okej. Okay. I nagle wyskoczył, że już ma tego dość i to, i tamto, i udawał coś tam. Słuchajcie, ja wiedziałem, bardzo dobrze wiedziałem, bo potem tak sobie pomyślałem, po obejrzeniu tego filmu, pomyślałem sobie, że tak mi się wydawało i tak właśnie jest, że Mexicano znalazł jakąś normalną pracę, ale stwierdził, że już się nie podzieli z tym, że znalazł pracę i będzie już normalnie pracował. Nie podzielił się tą informacją normalnie z swoimi widzami. Więc widzowie powinni troszeczkę inaczej już tutaj patrzeć na to, co on zrobił, bo tutaj walnął tekstem, że nie będzie go długo, na jakiś nieokreślony czas, dopóki nie znajdzie rozwiązania i żeby udowodnić innym, że matki nie bił i takie rzeczy. O, pięknie, ładnie Mexicano zrobiłeś, bo zjechałeś na matkę z tym wszystkim, że przez matkę cię dręczą. Nie. Może i tak. Bo i to, że moczpiłeś, też cię dręczyli i dręczą dalej.
No ale jakoś to cię nie ten, tylko to, że matka i masz już tego dość, masz, już nie możesz ten, nie wiesz jak z tym walczyć, jak ten, pięknie, ładnie zagrałeś, pięknie, ładnie zagrałeś. Mógłbyś być kurwa aktorem. I oczywiście kiedyś mówiłeś, że jak ty zacząłbyś normalnie pracować, no to tych filmów będzie mniej, bo nie będziesz miał czasu na to, żeby nagrywać, bo będziesz chciał też odpocząć po pracy. No, taka jest prawda. Ja to mam to samo przez cały czas. Jak mam czas, to wtedy nagrywam. Jak mam naprawdę dużo czasu, to nawet streama zrobię. Ale to, co zrobiłeś w stosunku co do swoich widzów, to jest bardzo źle, bo oszukałeś ich wszystkich. Ja rozumiem, że nie można wszystkiego mówić, ale no nie musisz mówić, gdzie będziesz pracował, co będziesz robił. Wystarczyło powiedzieć, idę do normalnej pracy, znalazłem normalną pracę, będzie mniej filmów. Kiedy będę miał czas, to będę nagrywał. Jak nie będzie czasu, nie będę nagrywał, czy będę na przykład po pracy i nie będzie mi się chciało nagrywać, że będzie mniej filmów i będą, ale będzie ich mniej. Proste, bo idę do normalnej pracy. I teraz nagle jak wróciłeś, były na początku jakoś normalne takie filmy, nic tam nie mówiłeś i teraz potem nagle po jakichś paru filmów powiedziałeś, że pracujesz jak normalny człowiek. No to okej. I nie masz teraz czasu tak za bardzo. Albo wracasz później, albo normalnie i chcesz odpocząć i ten każdy by to kurwa zrozumiał, ale po tylu latach jak nagrywałeś, jak byłeś, jak alkoholikiem byłeś, jak to i tamto, nie wiem. No mógłbyś kurwa powiedzieć normalnie, idę do pracy, filmów będzie mniej, nagrań będzie mniej. Bo będę chciał na przykład odpocząć, różnie może być, nie? Także gitara, a tutaj po prostu wróciłeś, puf! I gdzie masz to, co mówiłeś na filmiku, gdzie rezygnowałeś jak na razie i na czas nieokreślony, gdzie jest to teraz, tak naprawdę można się czepić teraz tego, kogo obchodzi to, że ty pracujesz. Miałeś jak wrócisz, to powiedziałeś, że jak wrócisz, to tylko wtedy, kiedy uda ci się zdobyć informacje i to wszystko tak, żeby udowodnić, że nie biłeś matki. Nie ma tego. Cisza, spokój. Po prostu wróciłeś. Tak po prostu. I tylko potem tam się pochwaliłeś, znaczy pochwaliłeś, powiedziałeś, że pracujesz jak zwykły człowiek. Normalnie pracujesz. No i z tego jest to, że nie masz czasu na nagrywanie. Bo albo później skończysz, albo po prostu chcesz odpocząć i nie masz o czym nagrywać. Bo nie masz czasu na to, żeby tam oglądać te bzdury, kurwa, które ja też już bardzo rzadko oglądam. No ale jakbyś był bardziej Mexicano TV, bardziej byś był szczery, a nie pierdolił takie głupoty. Ja aktorzył, bo wiesz co, ja też potrafię aktorzyć, jakbym chciał. No ale nie robię tego, bo po co? Jak będę chciał, to będę to robił. Czasami odpierdalam i aktorzy, tak? I ten, no niektóre są takie filmy, które tak naprawdę bawi się faktora, no. Nie jest to tak naprawdę, że wszystko można brać na poważnie, no. Ale tutaj bardzo, bardzo nieładnie zrobiłeś, bo bardzo dużo swoich widzów w chuja zrobiłeś. Ja rozumiem, że tam też było mnóstwo z tych widzów hejterów, no. Ale wystarczyło powiedzieć, idę do pracy i będzie materiałów mniej, a na początek, jak zaczynam pracę, nie będzie żadnych. Proste. A nie
wziąłeś się, posłużyłeś swoją matką i wyjebałeś z takim tekstem. Kurwa, chłopie. A teraz wróciłeś i nawet słowa na ten temat nie powiedziałeś, więc trochę jest to, kurwa, coś nie tak, nie? Więc od razu widać, że kłamałeś, że to po prostu było to, że znalazłeś pracę i nie chciałeś powiedzieć o tym, tylko stwierdziłeś, że zrobisz to w ten sposób, jak zrobiłeś. No. Trochę do dupy, no. Trochę do dupy. Słuchaj, ja cię oglądam, bo lubiłem oglądać twoje filmy, bo są fajne i jestem i oglądam je teraz też, tak? Ale to, co zrobiłeś, to jest trochę nie na miejscu. Trochę nie na miejscu, bo tak się nie robi. A już na pewno, jak widziałeś, że to jest powód tego, że nie będziesz tak nagrywał i jakiś czas nie będzie, bo będziesz musiał się bardziej skoncentrować na tym, co będziesz robił, że poszedłeś, że zatrudniłeś się do pracy, znalazłeś jakąś pracę fajną, normalną. To wystarczyło powiedzieć, a nie, kurwa, wyjebać z takim tekstami i to jeszcze przekierować na swoją matkę, że już masz tego dość, że inni cię, kurwa, gnębią przez to i ten... Tutaj, z tego, co ja cię tak bardzo długo oglądam, to nic ci to nie robi, bo jak ty masz czyste sumienie, to, że ktoś tam ten, to naprawdę ja sam bym nawet miał to w dupie, bo mogą sobie pisać ile chcą, bo chuja wiedzą i tylko robią tak, żeby podminować cię, nie? Żeby ci podkurwić, żeby ci ten dopiec. Także nie robiłbym sobie z tego nic. I tak samo jak ty masz czyste sumienie i na przykład ktoś ci, kurwa, jedzie po tobie i że matkę biłem, ten, prawdę mówiąc, miałbyś na to wielką zlewę, znając ciebie i po tylu latach oglądania ciebie, to tak jest. Tylko po prostu ty wymyśliłeś sobie to, jak zrobić, żeby na razie cię nie będzie, co zrobić, żeby... Co nagrać? Ostatni film, sobie myśliłeś coś takiego i bardzo źle zrobiłeś. No. Także tu raczej wolałbym, żebyś się wytłumaczył z tego, bo to trochę jest do dupy. Poszedłeś do normalnej pracy, a wyjebałeś czemu ten i no jest mniej filmów, bo nie zawsze masz czas. Albo nawet przez to, że pracujesz normalnie, to też nie masz, nie wiesz o czym gadać, bo o czym gadać. Tak samo ja też mam tak, że jak ja mam coś nagrać, nie wiem o czym gadać, o czym ten, bo nie będę o swojej pracy mówił, bo nie będę mówił gdzie pracuję, bo musiał powiedzieć gdzie pracuję, jakbym miał o pracę mówić. Więc pracować pracuję, jest ten, ale nie zawsze jest na to czas, albo po prostu jak już mam czas, to nagrywam, ale jest to tak, takie sobie, bo nie ma się o czym gadać za bardzo. Nie możesz o pracy mówić, nie możesz mówić, co się działo, chyba, że czasami tak jak raz filmik wrzuciłem, gdzie tir, ja czekałem na ulicy, bo nie można było przejechać, tir leżał cały bokiem pierdolno w pole, no i gość podnosili tego tira. To była zablokowana ulica, była policja, była służba taka, gdzie tam to takimi rzeczami się zajmuje. No to nagrałem akurat, tak, no to wrzuciłem. Ale tak w sumie o pracy nie mówię, bo już raz przez to straciłem pracę i dlatego nikt nie będzie wiedział, gdzie pracuję i koniec, kropka, tak. No ale nie zawsze się ma czas, albo po prostu się nie chce. A chociaż nawet jak masz czas i się chce, to i tak nie wiesz, o czym nagrywać. Czasami jest tak, że ja na szybko chcę coś nagrać i tak twierdzę, że tak sobie zawsze myślę, ach kurde, może coś nagram, mam akurat czas, ale o czym?
wchodzę na szybko, kurwa, na szkolną, na ostatni film, który był najświeższy, oglądam. Oglądam Majora na ostatni, najświeższy film i coś tam, kurwa, zaczynam ten, chyba że się cofnę jeszcze o jeden, dwa filmy z jednego i z drugiego, no i wtedy coś tam na ten temat nagram. A tak normalnie, jakbym nawet nie było co ten obejrzeć, bo by nie było nic nagrane, to w sumie dupa. Nie byłoby, albo nie byłoby żadnego filmu, albo bym po prostu nagrał coś tam, coś bym gadał o czymś tam, o byle czym i do dupy, tak? Ale tu Meksykano TV spieprzyłeś sprawę, bo zrezygnowałeś z nagrywania przez jakiś czas, chyba 3 miesiące czy ile, na kosztem swojej matki, bo wyjechałeś to, że tobie nie dają spokoju z tym, że najeżdżają na ciebie, że matkę biłeś i to i tamto, tamto, tamto. Robili to cały czas, przez ten czas, co nagrywałeś i robisz streamy. Nic ci to nie robiło. Po prostu nie chciałeś powiedzieć, że idziesz normalnie do pracy. Nie wiem, wstydziłeś się? Nie wiem. Dziwne. Ale tu raczej powinieneś się z tego wytłumaczyć. Bo wróciłeś i nawet ani słowa na ten temat nie ma. A powiedziałeś, że wrócisz dopiero wtedy, jak zbierzesz dowody i wszystkie takie rzeczy, którymi będziesz mógł udowodnić, że nie biłeś matki. Mnie nie interesuje, czy ją biłeś, nie biłeś, robiłeś kłótnie, czy nie robiłeś. Chuj mnie to obchodzi, ale po co takie coś nagrałeś? Wystarczyło powiedzieć prawdę. Także do zobaczenia, ludziska. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Jack TV żegna Was. Do zobaczenia. Do jutra.